Elżbieta Zawadzka urodziła się 19 marca 1909 roku. Zawsze w rocznicę jej urodzin ci, co pamiętają o pani generał, przychodzą na jej grób i oddają jej hołd. Legendarna ZO swoje życie poświęciła najpierw walce o niepodległą Polskę, a potem staraniom o to, aby pamięć o dziejach i dzielnych kobietach, które walczyły w czasie II wojny światowej, nie zaginęła. Zawsze pragnęła, aby młodzi ludzie uczyli się patriotyzmu właśnie poprzez historię własnego kraju. Ostatnio pisałam o niej pracę literacką i naprawdę jestem zawstydzona tym, co ja robię ze swoim życiem, bo ona tak bardzo poświęciła się dla ojczyzny. Staram się brać z niej przykład i robić chociaż coś dla ojczyzny. Tak jak ona. Elżbieta Zawadzka jest patronką wojewódzkiego konkursu Oni tworzyli naszą historię. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych tworzą pracę na temat dziejów naszego kraju, miasta czy regionu. Opisują niekiedy skomplikowane losy swoich dziadków czy pradziadków, a także innych cichych i lokalnych bohaterów. Prac było troszeczkę mniej niż w poprzednich latach, ale poziom był bardzo wysoki. To są prace znakomite, to są prace wręcz czasami można powiedzieć profesjonalne, wnoszące bardzo wiele, bo to są prace oryginalne, to nie są jakieś kompilacje z literatury, są to prace oparte na źródłach i to najczęściej na źródłach wyciągniętych z domowej szuflady, relacjach, pamiętnikach, fotografiach. W tym roku zdaniem jury najlepsza w kategorii szkół ponadgimnazjalnych okazała się praca uczennicy 5. Liceum Ogólnokształcącego z Torunia Marcjany Tomczewskiej. Opisała ona dzieje biblioteki społecznej, jaka funkcjonowała w Toruniu w czasach stanu wojennego. Historia biblioteki społecznej jest bardzo ciekawa, ponieważ nie została jeszcze nigdy opisana. Moja praca jest pierwszą, która to opisuje. Dowiedziałam się dużo ciekawych rzeczy, ale nie tylko ja się dowiedziałam, bo także świadkowie, z którymi przeprowadzałam wywiady, dowiadywali się podczas wywiadów dużo nowych rzeczy, bo to była świetnie zakonspirowana sprawa. Obecnie w Toruniu imię generał Elżbiety Zawadzkiej nosi nowy most przez Wisłę. Honorowa obywatelka Torunia niedługo doczeka się także swojego pomnika. Od 1 kwietnia rozpoczniemy taką akcję ulotkową, również informacyjną, żeby wszyscy Torunianie widzieli, jak to będzie. To będzie rzeźba, która będzie stała pod siedzibą fundacji. Będzie przedstawiała panią w takim wieku, jak my ją pamiętamy, czyli 80-letnią. Będzie siedziała w pięknym fotelu, trzymając książkę. Pomnik legendarnej ZO, która należała do pokolenia, dla którego Bóg, honor, ojczyzna nie były zwykłym hasłem, ale treścią życia, ma stanąć 8 września. Ale mało powiedzieć warto, bo to wszystko dawało radość. Ja żyłam radością w czasie tej służby.